Czerwone flagi. Każdy z nas ma takie czerwone flagi. Niektórzy potrafią bardzo jasno je zdefiniować, inni mówią, że czują i nie potrafią tego czucia tak bardzo dokładnie nazwać, ale chciałabym Ciebie, oglądającego, oglądającą ten film, uspokoić. Nie każdy gość, nie każdy klient, nie każda osoba, która jest zainteresowana kupnem od Ciebie usługi, jest osobą, którą, której tą usługę musisz Sprzedać. Bywają takie sytuacje, oczywiście ja mówię o skrajnych sytuacjach, ale bywają takie sytuacje, w której czasami warto odpuścić sobie daną sprzedaż. Ja mam osobiste moje czerwone flagi, które po przeczytaniu, czy to wiadomości, czy po jakiejś rozmowie telefonicznej mówią mi: Stop, wycofuję się, nie idę w to dalej. Po pierwsze, jest to wymuszanie. Jest to wymuszanie od, od klientów używanie zwrotów, to nie chce Pani zarobić pieniędzy. To jest informacja, jak mogę iść do konkurencji. Aż oczywiście, droga wolna. Jeśli ktoś zaczyna wymuszać i zaczyna używać argumentów szantażu w rozmowie, to ja w tym momencie kończę tą rozmowę. I nie zachęcam Cię do tego samego rozwiązania. Nie mniej wiem o tym, że dużo więcej energii stracę na tego jedna, tą jedną osobę niż na sprzedaż siedmiu innym. I dużo mniej zarobię w przedsiębiorstwie, poświęcając czas osobie, z którą nie jest mi po drodze, bo mamy tak odmienny system myślenia i mamy tak odmienny system rozmowy, że nie dogadamy się. Drugą czerwoną flagą, którą widzę, czuję i wycofuję się ze sprzedaży zarówno będąc menadżerem zewnętrznym w restauracji, jak i prowadząc własną firmę, to jest nie tylko wymuszanie, ale to jest też nieszanowanie granic i regulaminu współpracy. Co to znaczy? To znaczy, kiedy ktoś w ramach um, danej usługi wmawia mi. Wmawia mi, że ja zrobiłam dla niego wyjątek, na co nie ma żadnego potwierdzenia poza własnym słowem. To znaczy, krótko mówiąc, zaczyna mi wmawiać trochę dziecko w brzuch. E, dokładniej mówiąc, e, nie mając tego ani w mailu, ani w ofercie, ani w SMS-ie, nie mając tego nigdzie, mówi, że ja mu coś obiecałam. Problem ludzi, którzy ze mną rozmawiają, jest taki, że mam pamięć jak słoń. Po pierwsze robię notatki ze spotkań. Po drugie robię notatki z rozmów. Po trzecie, prowadzę kalendarz, których nie wyrzucam, jestem w stanie cofnąć się do tych notatek. Po czwarte, mam jeden standard, którego nigdy nie łamię wobec nikogo. Jeśli ktoś mi mówi, że ja mu to obiecałam, a ja wiem, że to jest niezgodne z moim standardem, to szczerze powiedziawszy, mogę już nie przeglądać swoich notatek, bo wiem, że tego nie zrobiłam. Na pewno. Więc jeśli ktoś zaczyna wmawiać mojemu zastępcy, działowi sprzedaży, działowi marketingu, że ja zrobiłam dla tej osoby wyjątek i nie ma na to żadnego potwierdzenia, to ja wycofuję się ze sprzedaży, bo ja nie lubię kłamstwa. Kolejna czerwona flaga dla mnie osobista to poza kłamstwem i poza wymuszaniem są dwie twarze ludzkie. Czasami goście lokalu, restauracji, goście po spotkaniach inaczej traktują mnie i mój zespół. Czasami są wobec mnie super mili, super, super sympatyczni, uśmiechnięci, ale kiedy rozmawiają z moją prawą ręką, kiedy rozmawiają z działem sprzedaży, to budzi się w nich potwór, a nie wiedzą o tym, że ja siedzę obok i to słyszę. I wiem wtedy o tym, że ten człowiek gra. I jeśli nie szanuje mojego zespołu, jeśli obraża mój zespół bez powodu, to ja nie będę z nim współpracować. Jeśli ktoś przychodzi do restauracji, nie szanuje mojego kelnera i ja uważa go za osobę, która ma nie tyle go obsługiwać, co, co traktuje ją jako swoją prywatną służbę. To ja nie chcę z taką osobą pracować, i ja nie chcę pracować z osobą, i nie chcę świadczyć usług dla ludzi, którzy nie szanują zespołu restauracji lub mojego zespołu. I jeśli czasami się zastanawiasz nad tym, czy masz do tego prawo, to tak masz do tego prawo. Masz prawo postawić granice osobom, które tych granic nie przestrzegają. Masz prawo powiedzieć nie, ja nie chcę marnować tu takiego czasu, energii. Oczywiście innymi słowami, ale masz prawo odmówić komuś świadczenia usługi, jeśli w twoim odczuciu ta czerwona plaga się pojawi. Masz prawo nie chcieć z kimś współpracować, jeśli coś konkretnego się coś konkretnego się wydarzy. Co narusza po prostu Twoje granice. I wiecie, bardzo często ludzie mnie pytają, czy oni mogą odmówić. To jest trochę na zasadzie Twojej decyzyjności w restauracji. Jeżeli jesteś menadżerem, menadżerem od sprzedaży, to warto by było z osobami decyzyjnymi, z osobami decyzyjnymi ustalić te czerwone flagi, które dają ci zielone światło do odmowy świadczenia usługi. Ja jestem tym zwolennikiem, żeby czasami. Posiadać coś takiego jak taka czarna lista, której nie obsługujemy. Jestem, y, jestem ku temu. Jeśli czujesz się czasami winny, winna, to nie. Ja się winna nie czuję, kiedy ktoś nie szanuje mojego zespołu. Czuję się w obowiązku chronienia swojego zespołu. I tyle.